Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szczególnie witam naszych miłych gości. Witam Jego Ekscelencję księdza biskupa Edwarda Frankowskiego oraz wszystkich przybyłych księży. Panią magister Annę Tabor, kuratora oświaty, pana magistra Mariana Piechotę, wicekuratora oraz towarzyszących im pracowników kuratorium. Panią magister Janinę Sagadowską, wojewodę naszego województwa. Reprezentanta naszego parlamentu, pana Piotra Stępnia, senatora. Pana Stanisława Rybaka, wójta gminy Łubnice. Pana inżyniera Adama Siekierskiego, wójta gminy Oleśnica. Pana magistra inżyniera Czesława Pargieło, wójta gminy Rybniany. Witam serdecznie wszystkich naszych sponsorów, a w szczególności pana magistra inżyniera Franciszka Wołoćkę, dyrektora naczelnego elektrowni imieniem Tadeusza Kościuszki w Połańcu oraz pozostałych członków dyrekcji. Pana Tadeusza Żmudę, przewodniczącego Rady Pracowniczej Elektrowni i pozostałych członków Rady, byłych i obecnych. Pana magistra Eugeniusza Trymuchę, przewodniczącego Fundacji Wspomagania Oświaty oraz członków zarządu. Pana magistra inżyniera Tomasza Grochale, dyrektora technicznego Zakładu Energetycznego w Rzeszowie. Pana magistra Wiesława Lasotę, dyrektora Banku Spółdzielczego w Łubnicach oraz towarzyszących mu członków Rady Nadzorczej. Panią Grażynę Sołtyk, byłą posłankę do Sejmu. Serdecznie witam również dyrektorów szkół, przedszkoli, pracowników ZEAS w Łubnicach, Gminnego Ośrodka Kultury, nauczycieli emerytów, przedstawicieli policji, rodziców, dzieci, dla których dzisiejszy dzień jest pierwszym dniem roku szkolnego 94-95 w murach nowej, pięknej szkoły. Witam naszych najmłodszych uczniów, uczniów klasy pierwszej oraz przedszkolaków. Witam wykonawców, inspektorów nadzoru, którzy bardzo starali się, aby ta uroczystość mogła odbyć się właśnie dzisiaj. Drodzy Państwo, kochane dzieci, jak mówi wiersz, czas napełnić szkołę gwarem. Proszę więc księdza biskupa, panią Annę Tabor, panią Janinę Sagatowską i pana Franciszka Wołoćkę o dokonanie historycznego aktu przecięcia stęgi. Aby z tej szkoły wychodzili patrioci, prawdziwi obywatele wychowani dobrze. Jeszcze ktoś? Jeszcze ja. Proszę, zostawić wam. Dziękuję. A to jest chyba trzeba powiedzieć całość, tak? No, żeby dobrze się młodzieży tutaj pracowało, tak? Księdza biskupa i towarzyszących mu księży proszę o poświęcenie tego budynku. Jeszcze raz przepraszam, chciałam jeszcze serdecznie powitać naszego lekarza, pana Tadeusza Domagała, opiekującego się naszymi dziećmi. Bardzo przepraszam. Drodzy Państwo, kochane dzieci, marzenie mi
Mamy nową szkołę, przestronną, jasną, pachnącą świeżością. Od dzisiaj dzieci mieszkańców Wilkowej, Wolnicy, Podlesia, Sydzyny, Góry będą się uczyły w normalnych warunkach. Ktoś pomyśli, od zwyczajna szkoła, nic nadzwyczajnego. Tych, którym tak się wydaje, proszę o spojrzenie na budynek dotychczasowej szkoły. Nie muszę pytać o wrażenie. Kontrast jest bardzo wyraźny. Czy budynek stojący przy skrzyżowaniu dróg przypomina szkołę? Nie, bo nie takie było jego przeznaczenie. Wtedy, gdy ponad 100 lat temu został wybudowany, pełnił rolę przydrożnej karczmy, potem czworaków w folwarku księcia Radziwiłła. Dopiero w 1926 roku w wyremontowanym budynku po pożarze stworzono w nim szkołę. 68 lat bez generalnych remontów. Efekt: pękające sufity, zagrzybione ściany, zapadające się podłogi. Dzieci z okolicznych wsi przez tyle lat uczyły się w salach małych, ciemnych, w zimie niedogrzanych. Nie trudno sobie więc wyobrazić, czym dla tutejszych ludzi, a przede wszystkim dla dzieci, była budowa nowej szkoły. Nie czas na wspominanie wszystkich kłopotów i przeszkód. Ważne, że wreszcie w styczniu 1991 roku zapadła decyzja budowy szkoły. Zawiązał się Społeczny Komitet Budowy i rozpoczął swoją działalność. Wysłaliśmy około 100 listów zawierających prośbę o wsparcie finansowe. Część listów pozostała bez odpowiedzi, na część listów otrzymaliśmy odpowiedź negatywną. W odpowiedzi na niektóre tylko otrzymaliśmy drobne kwoty. Nie załamaliśmy się jednak. Mieszkańcy obwodu opodatkowali się na rzecz budowy, zobowiązali się również do wykonywania prac niefachowych. Z Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu otrzymaliśmy pierwsze 100 milionów złotych. Zebrane kwoty pozwoliły na wybudowanie fundamentu. I tak 5 listopada 1991 roku, a więc niespełna 3 lata temu, przystąpiliśmy do wykonywania wykopów pod ławy fundamentowe. Nie będę opisywać całego cyklu budowy. Ważne, że dzięki pomocy różnych sponsorów, a szczególnie elektrowni imieniem Tadeusza Kościuszki w Połańcu, pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej poprzez Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu powstała ta piękna szkoła. Mamy 8 sal lekcyjnych, kuchnię z zapleczem i jadalnią, która jednocześnie jest świetlicą, bibliotekę, zastępczą salę gimnastyczną i inne pomieszczenia dla nauczycieli i obsługi. Mieści się tu również jedno oddziałowe przedszkole. Wodę mamy z własnego ujęcia, czyli mamy własną studnię, która jest uprzednio jeszcze uzdatniona. Budynek szkolny, jak i dom nauczyciela będą ogrzewane z kotłowni olejowej. Plac szkolny jest ogrodzony. Nie posiadamy jeszcze urządzonego boiska szkolnego. Nie są wykonane drogi dojazdowe do kotłowni i do budynku szkolnego, do budynku szkoły, ale mamy nadzieję, że prace te zostaną również wykonane. Drodzy rodzice, kochane dzieci, w waszym i swoim imieniu z całego serca dziękuję tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że nasze dzieci mają tak wspaniałą szkołę. Indywidualnym ofiarodawcom za najmniejsze nawet kwoty, mieszkańcom obwodu szkolnego, którzy pomagali przy kopaniu fundamentów, rozładowywaniu materiałów budowlanych. Zawsze byliście gotowi pomóc, gdy była taka potrzeba. W szczególny sposób chcę złożyć podziękowanie w kolejności
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie na ręce pani kurator i ponieważ również pani i również Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu na ręce pani kurator Anny Tauer. A jeszcze chciałam zaznaczyć, że istnieje tutaj ta chwileczkę, przepraszam, że tak przerywam, ale jest tu księga pamiątkowa, do której bardzo bym prosiła o wpis gości. Dyrekcji elektrowni imieniem Tadeusza Kościuszki za znaczącą pomoc finansową, dzięki której został wybudowany nowy budynek. Na ręce pana Franciszka Wójcz. Radzie Pracowniczej Elektrowni imieniem Tadeusza Kościuszki w Połańcu na ręce przewodniczącego Tadeusza Żmudy. Urzędowi Radzie Gminy Brychniana za pomoc finansową w wyposażeniu nowej szkoły. Na ręce wójta pana Czesława Barbieru. Dyrekcji Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ubicach za pomoc finansową w wyposażeniu nowej szkoły. Na ręce pana dyrektora. Urzędowi Radzie Gminy Moleśnicy za pomoc finansową w wyposażeniu nowej szkoły. Na ręce pana wójta Adama Siedzielskiego. Urzędowi Radzie Gminy w Łubnicach za pomoc w budowie nowej szkoły. Na ręce pana wójta. Pani Grażynie Sołtyk za pomoc w gromadzeniu funduszy na rozpoczęcie budowy nowej szkoły. Serdeczne podziękowanie za współpracę przy budowie nowej szkoły Społecznemu Komitetowi Budowy Szkoły składam ja osobiście. Przewodniczącej Stanisławie Świerk. Stasiu, to jeszcze dla pani jest. Jeszcze dla mnie. Dzięki. Za miłą współpracę. Serdecznie dziękuję jeszcze raz wszystkim drobniejszym ofiarodawcom, bo naprawdę każda złotówka była dla nas bardzo cenna. Również dziękuję wykonawcom i inspektorom nadzoru,
którzy na każdym kroku służyli mi radą, pomocą, a byli bezinteresownie wykonywali wiele prac nieobjętych umową. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. A obecnie proszę o zabranie głosu panią kurator Annę Tabor. Proszę Państwa, żadne słowa nie są w stanie wypowiedzieć tego, co czuje serce. I z chwilą, kiedy tu zaczynaliśmy się przyjeżdżając, pierwsze kroki poczyniłam po to, żeby zobaczyć, w jakich warunkach dotychczas uczyła się młodzież, uczyły się dzieci, uczyli mnie nauczyciele z panią dyrektor na czele. A więc pierwsze kroki skierowałam do budynku obok. Tak jak pani dyrektor z wrodzonej skromności nie odniosła się do tych warunków, to przeżyła, bo autentycznie w niej uczyła i z nią wiąże już przeszłość i historię, bo nadzieja w tej chwili już jest zupełnie inna, rozbudzona i to bardzo mocno, bo to światło tutaj będzie przyświecało, szeroko rozumiejąc. To chcę powiedzieć, że budynek ten urągał wszelkim budynkom, jakiekolwiek chyba istniały na terenie województwa. Jeszcze pełnego rozeznania nie posiada w tej materii, ale robię wszystko, żeby objąć globalnie stan właśnie budynków naszego województwa. Chcę powiedzieć, że trudno tu by było ślić się na jakąkolwiek skalę porównywania jednego i drugiego. Na pamiątkę mam zdjęcie również tejże szkoły, która, jak pani dyrektor powiedziała, służyła jako budynek szkolny, jako szkoła 68 lat. To sporo lat. Ale w końcu, gdy odniesiemy się do dnia dzisiejszego i tejże uroczystości, jakże wymownej w treści, bo podyktowanej troską o tych, którzy tutaj będą przebywać, przede wszystkim o dobro ucznia, traktowanego nie jako przedmiot, tylko jako podmiot głównych zainteresowań. I chcę powiedzieć, odnosić się do wszystkich tych, którzy tu siedzą, którzy są tu obecni, do wszystkich tych, o których tu pani dyrektor była uprzejma powiedzieć, a więc wszystkim po kolei, każdemu indywidualnie. Pragnę złożyć słowa podziękowania, a chyba największym podziękowaniem to będzie radość wniesiona do tego budynku i uśmiech dzieci oraz młodzieży. Większej radości nie widzę. I ta młodzież tą radością, pomimo tej pogody jakże zmiennej dzisiaj, a trafnie, bo tak przyglądam się ciągle na to hasło, jako ideę przewodnią, że światło wiedzy silniejsze jest od słońca, prawda? I tutaj nic go nie zaćmi, chmura nie zakryje i noc go nie zaćmi. Czyli z tego wynikałoby, jakie oczekiwania stoją przed dziećmi, przed młodzieżą, przed dyrekcją, nauczycielami i przed wami, kochani, bo wszyscy w jakikolwiek sposób zapewne przyczyniliście się do tego, żeby doszło do tej uroczystości. Ja z ogromną satysfakcją wsłuchiwałam się w wypowiedzi wszystkich. I księdza biskupa, i pani dyrektor, dotychczas ja myślę, że będą jeszcze i inni zabierać również głos. Jaka troska, jaka radość emanuje z każdej twarzy. Po kolei, a ja lubię analizować każdą twarz indywidualnie. W związku z powyższym, ponieważ jest to uroczystość, która dotyczy otwarcia szkoły, chcę powiedzieć, że zbiega się ona z drugą uroczystością, taką piękną, taką wspaniałą, którą obchodzi młodzież całej Polski, naszego województwa również, bo zapomniałam Państwu dodać, że nasi pracownicy kuratoryjni również uczestniczą w tej chwili w otwarciu podobnego obiektu, jakim jest szkoła w Huciskach w gminie Harasiuki. W związku z powyższym coraz więcej powstaje szkół, coraz większy entuzjazm przyświeca właśnie społeczeństwu, ale to się opłaca. Ten trud, o którym tu pani dyrektor nie mówiła, tak nie akcentowała, bo tak jak powiedziałam, skromność nie dyktuje jej tego,
ale powinien doceniony być przede wszystkim przez władzę, przez was, drogie społeczeństwo. Wydaje mi się, że bez jej zaangażowania, że bez tego właśnie, że wiele dni, nocy na pewno nie przespała, jeśli o noce chodzi, a dni to miała takie zakodowane tylko w tym kierunku, prawda, żeby dobrnąć do finału, żeby sfinalizować. I mnie się wydaje, że ten trud dzisiaj owocuje. Owocuje w postaci klejnotu, kochani. Ja go już nie nazwę, że to jest obiekt, tylko jest to perła dla tego środowiska, dla okolic. No jakżeż pięknie, miło jest dzisiaj widzieć twarze sąsiednich, prawda, gmin, sąsiednich przedstawicieli, merów, nazwijmy, gospodarzy, którzy tutaj uczestniczą w tejże uroczystości. I pozwólcie, kochani, że pani nas tak obficie obdarowywała dyplomami uznania. I ja również tu nie przyjechałam z próżnymi rękami, lecz pozwoli pani dyrektor, że trud nie tylko w formie tego cudownego klejnotu jako prezent dla dzieci i młodzieży, również i zamienia kuratorium, nagroda specjalna, nagroda, co do której, żeby była jasność, przyczynił się również oddział, ten właśnie staszowski, zamiejscowy, bo wniosek stamtąd wypłynął i myśmy serdecznie to zaakceptowali. Serdecznie więc wręczam, gratuluję i życzę jednocześnie. Życzę jednocześnie, żeby szkoła Ola była chlubą pani, grona pedagogicznego i całej społeczności. A w roku nowego roku szkolnego pragnę życzyć przede wszystkim młodzieży, dzieciom, żeby się tu cudownie czuły, żeby chętnie, na pewno będą chodzić chętnie do tego budynku, żeby nauczyciel, każdy jeden obdarzał je miłością, sercem, a one żeby również kierowały i opłacały się sercem. Żeby były wychowywane w dobre, dla dobra, bo dobro rodzi dobro. Do tej maksymy zachęcam, żeby ją wcielać w życie i przestrzegać również. Wszystkim pedagogom życzę spełnienia marzeń. Jest to ten potencjał intelektualny, aby wszelkie marzenia się spełniły, związane z wychowaniem, z pracą dydaktyczną i opiekuńczą. Te trzy funkcje, jakie ma spełniać szkoła współczesna, dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, aby były zintegrowane ze sobą, nie eksponowane jedna czy druga, lecz wszystkie. Wiedza ma być taka, która by była przydatną w życiu, żeby dzięki niej pozwalała młodzieży rozumieć świat, żeby ułatwiała stosunki międzyludzkie, żeby wyszli z tej szkoły prawdziwi obywatele, patrioci. Patrioci. Tego życzę przede wszystkim nauczycielom, młodzieży, a wam, droga społeczności, żebyście tu chętnie przychodzili, współpracowali z panią dyrektor, z gronem pedagogicznym, żeby ta szkoła była otwarta dla wszystkich, którzy chcą jej pomóc. Dziękuję ślicznie za uwagę. Dziękuję bardzo pani kurator. Dziękuję bardzo również za nagrodę, która jest jednocześnie nagrodą nie tylko dla mnie, ale dla grona nauczycielskiego, jak i miejscowej społeczności, bo dzięki nim wszystkim, oczywiście jeszcze nie pomijając sponsorów, bo dzięki nim wszystkim właśnie powstał ten obiekt. Tych osiągnięć nie byłoby, gdyby nie było wsparcia. Jedna osoba niestety nie zrobi zbyt wiele. Dziękuję jeszcze raz. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Więc bardzo proszę. Pani Grażyna Sobryk, proszę bardzo. Pani dyrektor na zakończenie powiedziała, że gdyby nie było sponsorów, nie byłoby może tego pięknego obiektu. Ja bym chciała powiedzieć odwrotnie. Pamiętam początek tej wielkiej drogi budowy szkoły, tutaj szkoły podstawowej w Wilkowej. I gdyby nie było tak bardzo zaangażowanych osób, bo ja akurat będę mówić przede wszystkim o pani dyrektor i o społecznym komitecie budowy tej szkoły,
A przede wszystkim, to jeszcze najpierw powiem tak, że Wilkowa wychowała sobie przez budowę tej szkoły ogromnego społecznika, jakim jest pani Zofia Wolą. Pani pan dyrektor Wołoczko pamięta nasze pierwsze kroki do elektrowni i prośba o sponsorowanie tej budowy. Jakie to były warunki przecież. I pani wojewoda pamięta, że nawet i byli posłowie, byśmy nie mieli tak na żądanie samochodów, jak dzisiaj mają senatorowie i posłowie. Myśmy do pana dyrektora Wołoczki dosłownie z krzyżówki Połanieckiej chodzili na piechotę. No niestety, takie to były czasy. I wiecie, najbardziej chyba cieszy mnie to, patrząc na ten obiekt, że one powstawały. Że środowiska tak potrafiły się zintegrować. Przecież nie wychodzimy na przykład spotkania poselskie w Łubnicach. Pan Wójt pamiętał, przychodził jeden człowiek lub dwa. Ksiądz proboszcz ogłaszał mszę, nie było ludzi na mszy, nikt nie wiedział nawet, że jest spotkanie z posłem. I o dziwo, wtedy, kiedy przyjeżdżaliśmy do tej małej Wilkowej, tutaj był tłum osób. A wiecie, dlaczego ten tłum był? Dlatego, że ci ludzie, to maleńkie środowisko, tak bardzo oddalone nawet od swojej własnej gminy, od Łubnic, chciało coś zrobić i ten ogromny ślad zostawiło. Ja też nie będę mówić wiele. Myślę, że wszyscy są już bardzo zmęczeni, że dzień jest długi, że jest zimny i że przed nami jeszcze wiele słów i wiele chyba godzin spędzonych razem. Ale całym babskim swoim sercem chcę podziękować Zosi, chcę podziękować wszystkim nauczycielom, komitetowi społecznemu, nauczycielom, których nazwisk nawet nie pamiętam. Pamiętam ich twarze, jak przyjeżdżali do Warszawy. Pamiętam ich ogromne zaangażowanie, choć nie wiem nawet, jak tym młodym było na imię. I chcę podziękować wszystkim mieszkańcom tej wsi, całym sercem, że ten początek mojej drogi zakończył się takim, no nie powiem pięknym, ale wielkim, wspaniałym obiektem, który będzie służył tej wsi i temu społeczeństwu na wiele, wiele lat. Ja się tylko uśmiechnę do dyrektora Wołoczki. To było też dobre, że te nasze strony, że te dwie gminy, czy kilka gmin miały takiego sponsora, jak była elektrownia. To było dobrze, że Urząd Wojewódzki przyjmował nas zawsze przychylnie. Pani wojewoda siedzi i wie, ile razy musiała podpisywać te petycje, opiniować pozytywnie. A pani kurator była wtedy radną Wojewódzkiej Rady Narodowej, kiedy ja jeszcze jako radna występowałam z wnioskami na sesjach Wojewódzkiej Rady, kiedy kłóciliśmy się, że szkoła w Wilkowej jest potrzebna. I chcę wam powiedzieć, moi drodzy, że i pod moim adresem swojego czasu padało wiele gorzkich słów z tego środowiska. Mówili mi ludzie, jesteś tam radną już chyba trzecią kadencję, a szkoły w Wilkowej jak nie ma, tak nie ma. Musiał przyjść odpowiedni klimat. Musiały się chyba i zmienić czasy, żeby wszyscy ludzie potrafili spojrzeć przychylnie i ten ogromny zespół wybudował to, co wybudował. Ja życzę i dzieciom, i ludziom szczęść Boże, niech się wiedzie w tej nowej szkole. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Grażynie i pani przewodnicząca Stanisława Śmierć. W imieniu Społecznego Komitetu Budowy Szkoły i Komitetu Rodzicielskiego na ręce pani dyrektor składam jej najserdeczniejsze życzenia. To z jej ust wypłynęła ta inicjatywa budowy szkoły i właśnie zawiązał się ten społeczny komitet i tymi wspólnymi siłami doszliśmy do po prostu tak pięknego celu, jaki jest nasz ten budynek szkolny. I wszystkim sponsorom, miłym gościom i dzieciom, młodzieży składam najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję bardzo. Jestem naprawdę wzruszona. Proszę Państwa, ja chcę tylko jeden wątek podkreślić. Zresztą ten wątek się przewijał już dzisiaj. Pierwsza sprawa to jest śmiałość zamierzeń. Jeżeli nie ma ograniczeń intelektualnych, jeżeli jest swoboda intelektualna, to postawia się sobie cele na miarę potrzeb. I takim celem było postawienie tej szkoły.
Najpierw trzeba było w tym środowisku, no niezbyt bogatym, położonym na uboczu, zmobilizować się, powiedzieć sobie, stać nas na to. Cała reszta to już kwestia tylko pracy, ciężkiej pracy. Mam świadomości pierwsze swoje rozmowy z panią dyrektor Wołan i no te już końcowe. Muszę powiedzieć, że pani dyrektor stała się znakomitym fachowcem od inwestycji. Na początku pojęcia o tym nie miała, bo to leżało poza jej zakresem. W tej chwili jest znakomitym fachowcem od inwestycji. Mam nadzieję, że da się namówić do pracy w pionie inwestycji w okresie realizacji ociarczania z pani. I na koniec taka krótka, ogólniejsza refleksja. Nie sposób przecenić wagę wykształcenia. Wydaje się, to jest moje zdanie, że wykształcenie leży u podłoża rozwoju. Do tego, żeby nasza młodzież mogła się dobrze rozwijać, jest potrzebna baza materialna. To jest trampolina, z której ta nasza młodzież będzie się odbijać w dorosłe, już aktywne życie i dzięki swojej pracy, pracy pedagogów, bo od tego zależy znakomicie wiele, mając dobre warunki, jest w stanie wydźwignąć nasz kraj do czołówki światowej. Stać nas na to, żebyśmy byli w czołówce światowej we wszelkich parametrach, kulturze, nauce, gospodarce również. Gratuluję pani dyrektor tego znakomitego rozwoju wiedzy z zakresu realizacji procesu inwestycyjnego, a całej społeczności tego wspaniałego dnia. Dziękuję. Proszę bardzo o zabranie głosu przez pana wójta. Proszę państwa, nie sposób nie zabrać głosu w tak przemiłej, niecodziennej okazji. Przy tej atmosferze, która niestety, ja jestem bardzo słaby człowiek, mimo że z postury może wyglądam odwrotnie, po prostu mnie za serce ściska. Ja nie mogę wyrażać tych uczuć, które czuję, ale muszę jednak temu sprostać, nie wiem, na ile mi to się uda. Chciałbym podkreślić przede wszystkim efekty działań, a konkretnie zacznę od swoich najbliższych, zacznę od społeczników, od pani dyrektor. Proszę państwa, jeżeli by myśl nie miała miejsca, inicjatywa, ta witamina I, co się nazywa dzisiaj, ten duch, który by nie miał miejsca tutaj w Wilkowej, nigdy by to nie powstało. Naprawdę. Nigdy. Byłem radnym w tutejszym samorządzie już chyba trzecią kadencję jestem w tej chwili, czyli jestem z nomenklatury trochę. No ale mam wrażenie, że jestem w miarę postrzegany pozytywnie, skoro nawet w demokratycznym czasie udaje się wygrywać wybory. Także znam wysiłki ubiegłych lat, również tej społeczności. Również pani dyrektor, ale jak tu zostało już powiedziane, musi nastać moment, chyba taki czas dojrzeć, kiedy da się coś zrealizować. Ale z tego wszystkiego jest najważniejsza inicjatywa. Najważniejsi są ludzie, którzy w sposób bezinteresowny potrafią poświęcić swój własny, prywatny czas dla innych. I to tu właśnie miało miejsce. Wypowiadam te słowa z pełnym szacunkiem, którego niestety nie jestem w stanie określić słowem, ponieważ nie dano mi tego, podejrzewam, że jest to raczej niemożliwe do określenia słowem. Dlatego też pani dyrektor, z największym uznaniem, co tylko możliwe, co się nie da przekazać słowem, naprawdę serdecznie gratuluję, życzę dalszych sukcesów i ja tu zaznaczam, że będę z panem dyrektorem Wołoczko walczył, że nie pozwolę odejść do pionu inwestycyjnego elektrowni Połaniec, bo ja sobie wyobrażam, że takich fachowców, gdzie się nie po prostu nie powinno przekazywać. Powiem więcej, proszę państwa, ten obiekt na kobietę, bo trzeba to przyznać, to jest coś chyba nie do dorównania. A to w tym wszystkim pani dyrektor kierowała oczywiście przy pomocy swojego społecznego komitetu, ale na pewno to się stało dzięki pani przede wszystkim kierownictwu. Serdecznie gratuluję, dziękuję. Chciałbym również kilka słów wypowiedzieć na temat
ludzi, którzy tutaj mieli udział, bardzo wielki lub bardzo znikomy. Nawet ten znikomy niematerialny, który się wyraża duchem, który po prostu dobrze życzyli. Ci ludzie również mieli swój udział, ponieważ jestem przekonany o tym, że jednak cała rzeczywistość jest natury duchowej, natomiast świat materialny jest tylko przejawem jego istnienia. I tu mamy fakt autentyczny, możliwość obejrzenia tego, co się tu dzieje. Na początku kadencji, ubiegłej kadencji, przeszło 4 lata temu w czerwcu, w czasie konkursu na wybór wójta gminy, pozwoliłem sobie w jakiś szaleńszy sposób powiedzieć, że Salomon potrafi puste napełnić, bo mnie denerwowały pewne opowiedzenia, że z pustego Salomon tu nie naleje. Oczywiście jest to na pewno prawdą, ale wymyślono przez współczesnych i powtarza się często, gęsto. Pan dyrektor zechciał powiedzieć na miarę potrzeb, ale na pewno nie na miarę możliwości. My żeśmy mieli chęci, natomiast możliwości my nie mieli, ale mieliśmy chęci i poszliśmy do przodu dzięki bardzo dobrym ludziom. Zrobiło się to, jest to pomnik chyba na miarę i naszych czasów, i na miarę porównania, nie wiem, na pewno w gminie nie znajdzie podobnego, nawet przynajmniej w 50%. Także serdecznie Wam wszystkim jestem za to wdzięczny. Chciałbym powiedzieć, wyznając słowa swoje uznania dla elektrowni Połaniec, a ściśle jej kierownictwa, naprawdę nie znajduję słów do wypowiedzenia swojej wdzięczności. Co to się tutaj stało? Naprawdę, proszę Państwa, jest to, co jest. Bo któraż elektrownia, któryż zakład, która fabryka w naszych czasach pozwoli sobie na podobną kondycję, która również dzięki celowym działaniom nie poddała się procesowi likwidacji lub różnych wiadomo w jakich celach. Tutaj mamy ewenement w skali kraju, podejrzewam, ja mam tu kontakty również z ludźmi poważnymi. Jeżeli ja powiedziałem kiedyś, że mam sponsora, który na miliardy liczy swoje sponsorowanie, panie wójcie, pan opowiada bzdury, pan brudne pieniądze czyścisz. Ja mówię, panie kochany, taka jest prawda, nie da się temu zaprzeczyć, taka jest prawda u nas. I proszę zwrócić uwagę, co inwestuje elektrownia Połanie. Edukację, zdrowie, czyli inaczej mówiąc, chodzi tu o to, żeby pozwolić żyć godnie i umierać godnie, jak już ten czas mija, niestety. Dziękuję serdecznie, panie dyrektorze, niech mi będzie wolno w skromnym geście uściśnięcia pańskiej dłoni wyrazić swoje słowa, których nie potrafię określić, wdzięczności dla całej załogi, dla Rady Pracowniczej, dla całej dyrekcji elektrowni Połaniec. Niech się dobrze dzieje. Serdecznie Wam gratuluję i życzę tego na wiele jeszcze lat. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.